Witam serdecznie, Ireneusz Fryszkowski, Prawy TV. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Tomasz Pałasz, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dziękuję za zaproszenie. Jest pan prezesem Młodzieży Wszechpolskiej od kwietnia 2013. Co przez ten okres udało się panu osiągnąć jako prezesowi? No, pół roku to nie jest okres, po którym ja nawet sam chciałbym jakoś nasz nowy zarząd główny Młodzieży Wszechpolskiej rozliczać. Natomiast niewątpliwie jest to okres, był to okres, który spędziliśmy na porządkowaniu spraw wewnętrznych w Młodzieży Wszechpolskiej. Po latach dużego rozwoju i po latach takiego wznowienia, dużego zainteresowania wśród młodzieży ideą narodową, takimi organizacjami jak Młodzież Wszechpolska, bardzo dużo czasu było poświęcane w naszej organizacji, w naszej działalności na takie sprawy bieżące. Nie było czasu, aby zająć się troszeczkę takimi może bardziej przyziemnymi sprawami właśnie wewnątrzorganizacyjnymi, układaniem tego, jak prawdziwa, dobra organizacja powinna funkcjonować. I my przez te pół roku, wydaje mi się, głównie na tym się skupiliśmy. Pewne aspekty pracy wewnętrznej zostały przeorganizowane, tak aby to lepiej funkcjonowało i mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości też lepszą kondycją naszej organizacji. No właśnie, chciałem zapytać o samą organizację, bo dochodzą nas głosy, że wzrasta coraz większa liczba członków młodzieży i powstają nowe koła. Tak, no niewątpliwie jest to okres rzeczywistego wzrostu, rozrostu struktur. Na chwilę obecną będzie to prawie 70 kół, 70 struktur w skali całego kraju. Oczywiście nie wszystkie te struktury jeszcze są do końca sformalizowane, ponieważ okres kandydacki w Młodzieży Wszechpolskiej wynosi pół roku. Natomiast jesteśmy obecni już na dzień dzisiejszy w każdym województwie. Tak jak mówiłem, prawie 70 kół, co daje około 1000 osób tydzień w tydzień na spotkaniach Młodzieży Wszechpolskiej w całym kraju. Młodzież Wszechpolska ostatnio z okazji dnia 1 listopada zorganizowała akcję Zapal znicz bohaterom. Może pan coś bliżej powiedzieć o tej akcji? Jakie były skutki, jaki odzew społeczeństwa? Zapal znicz bohaterom to jest nasza cykliczna akcja, którą przeprowadzamy co roku. Myślę, że tutaj jakby nie ma co za dużo opisywać. Wiadomo, okres początku listopada, 1 listopada, wszystkich świętych, później Dzień Zaduszny, to są takie dni, w których odwiedzamy groby swoich bliskich, groby zmarłych. I my również chcemy z okazji tego święta propagować takie podejście patriotyczne również w tych dniach, czyli odwiedzanie grobów bohaterów narodowych, odwiedzanie grobów, no, często nawet tych zapomnianych, nie tylko bohaterów, ale też osób, które gdzieś tam znikają w obiegu historii. I tak jak co roku, również w tym roku działacze MW odwiedzili groby w całym kraju praktycznie. No, mi się wydaje, że z tego co pamiętam, ponad 50 naszych struktur zorganizowało tą akcję. Pełną relację można przeczytać na stronie naszej mwwork.pl, zachęcam do tego. Jeżeli chodzi o jakieś reakcje medialne, to niestety, ale takie akcje nie często spotykają się z jakimś dużym odzewem. To nie należy, Zapal znicz bohaterom nie należy do akcji o takim dużym potencjale medialnym, ponieważ nie dzieje się nic spektakularnego, tak? Jest to nasza codzienna, taka jest to część naszej codziennej, formacyjnej, ideowej pracy, która zazwyczaj gdzieś tam przemyka bokiem. Natomiast jest oczywiście bardzo ważna. Muszę przyznać, że gdy byłem 1 listopada na grobie Romana Dmowskiego na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, to widziałem tam znicz od Młodzieży Wszechpolskiej, tak więc można tutaj Młodzież Wszechpolską pochwalić za to właśnie działanie. Chciałbym wrócić do spraw bieżących. 11 listopada odbędzie się Marsz Niepodległości, wielka manifestacja, którą również wy jako Młodzież Wszechpolska organizujecie. Jak przebiegają przygotowania? No, to już 4 dni, tak, do Marszu Niepodległości. W zasadzie przygotowania wchodzą w tą ostatnią fazę finalną. Ja z racji tego, że na co dzień przebywam w Trójmieście, jednak tam mieszkam, tam studiuję i pracuję, to nie biorę tak aktywnego udziału w przygotowaniach do marszu, jak oczywiście mieszkańcy Warszawy, działacze Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wszystkie osoby skupione wokół marszu. Natomiast gdzieś tam staram się oczywiście trzymać rękę na pulsie. Wiem, że działacze MW z Warszawy, tutaj koła warszawskiego, biorą aktywny udział w tych przygotowaniach.
na dzień dzisiejszy tak naprawdę prawie wszystko, już można powiedzieć, jest dopięte na ostatni guzik. Opublikowaliśmy wczoraj mapkę z trasą oficjalnie już zatwierdzoną przez Urząd Miasta, trasą Marszu Niepodległości. Codziennie publikujemy zaproszenia znanych osób, filmowe zaproszenia na marsz. No i też w tych ostatnich dniach apelujemy o zbiórkę, o wsparcie naszej zbiórki pieniężnej na cele statutowe Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ponieważ jest to impreza, jest to wydarzenie w całości finansowane przez dobrych ludzi, którzy starają się, którzy chcą wspierać Marsz Niepodległości. Nie mamy żadnych dotacji rządowych, nie mamy żadnych sponsorów dużych, więc te małe, proste datki są dla nas bardzo ważne. Chciałem zapytać o taką rzecz, ponieważ w mediach demonizowana jest tak zwana Straż Marszu Niepodległości, używa też się pojęcia Straż Narodowa. Proszę wyjaśnić widzom Prawy TV i wszystkim osobom nas oglądającym, czym jest tak naprawdę Straż Marszu Niepodległości i czy ona naprawdę jest tą zmilitaryzowaną bojówką, jak przedstawia to się w mediach, jak to wygląda? Więc Straż Marszu Niepodległości, tak, i to jest jedyna oficjalna oczywiście nazwa, nie Straż Narodowa, nie żadne inne, żadne inne funkcjonujące gdzieś tam w mediach nazwy. A propos, do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, że nieobeznani dziennikarze często przekręcają nazwy organizacji, nazwiska ludzi działających w ruchu narodowym, do tego już troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni. Straż Marszu Niepodległości jest to formacja, struktura powołana stricte do tego, aby ochraniać właśnie marsz, aby ideą powołania Straży Marszu Niepodległości było to, aby organizatorzy mogli sami w pełni kontrolować wydarzenia wokół marszu, to co się dzieje 11 listopada na trasie przemarszu. Myślę, że ostatnie lata pokazały, że nie do końca możemy ufać służbom porządkowym, nie możemy do końca ufać policji, niestety. Wszystko zostało oczywiście, jeżeli chodzi o na przykład o poprzedni rok, opisane w raporcie Straży Marszu Niepodległości, który jest dostępny na stronie marszniepodległości.pl. Tam każdy może sobie pobrać i przeczytać nasze zastrzeżenia do pracy policji, do pracy tych służb ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No i wydaje mi się, że bardzo ważną rolę Straż Marszu spełniła właśnie w roku 2012, że w tym krytycznym momencie udało się opanować tą sytuację, która wyniknęła zaraz po rozpoczęciu marszu. Z naszego punktu widzenia ona wynikała praktycznie w 99% ze złego działania właśnie służb porządkowych. Wtedy Marsz Niepodległości poradziła sobie znakomicie. Przez ten cały rok prowadziliśmy, znaczy struktura Straży Marszu Niepodległości prowadziła szkolenia, rekrutacje. Ta służba cały czas się profesjonalizuje, co jest dla nas bardzo ważne. I ja osobiście jestem przekonany, że 11 listopada również poradzą sobie świetnie i nie ma co demonizować. Nie jest to żadna bojówka paramilitarna. Wszystko, czego ewentualnie ludzie chcieliby się dowiedzieć na temat Straży Marszu, no to mogę zaprosić na profil facebookowy, który ostatnio powstał, Straży Marszu Niepodległości. Tam są wszelkie informacje udzielone na temat tej formacji. Mówi pan, że nie ma co demonizować, ale czy nie boi się pan prowokacji? Bo w ostatnich latach można mówić w pewnym sensie o prowokacji różnych środowisk. Wiemy też, że w tym samym dniu będzie odbywać się szczyt klimatyczny. Przyjadą na niego uczestnicy z różnych krajów, z którym wam jest ideologicznie nie po drodze. Czy tutaj nie będzie jakiejś przysłowiowej awantury ulicznej? Prowokacja to już jest coś, do czego zdążyliśmy się niestety przyzwyczaić w naszych tutaj polskich realiach, warunkach. Nie obawiałbym się, jeżeli mam coś powiedzieć do ludzi, którzy ewentualnie zastanawiają się, czy iść na Marsz Niepodległości, bo gdzieś tam usłyszeli, czy w Gazecie Polskiej, czy w innych mediach związanych z tym, nazwijmy to, gazetopolskim środowiskiem dziennikarskim. No ale musi pan przyznać, że środowiska Gazety Polskiej uczestniczą w marszu i jak też zapowiedziały, że w tym roku też będą uczestniczyć. Tak, cieszę się z tego, natomiast jestem zaniepokojony tym, jak pan redaktor Sakiewicz i jeszcze paru innych redaktorów próbują w jakiś sposób przestraszyć ludzi,
którzy chcieliby pójść na Marsz Niepodległości. Absolutnie nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o kolizję Marszu Niepodległości i szczyt klimatyczny. Wystarczy pobieżne naprawdę przyjrzenie lewackich i anarchistycznych forów z całej Europy, żeby przekonać się, że alterglobaliści, antyglobaliści lewaccy planują przyjazd do Warszawy na 16 listopada. Nikt z nich w ogóle nie myśli o 11 listopada jako jakimś dniu, w którym powinni się tutaj pojawić. Z tego, co ja czytałem i co dostrzegłem na takich portalach, bo to oczywiście każdy może sobie sprawdzić, to nie jest trudna robota. To oni szykują jakieś pociągi, autokary i rzeczywiście planują się znaleźć 16 listopada w Warszawie i wtedy zaprotestować, ponieważ 16 listopada to będzie najważniejszy dzień szczytu klimatycznego. 11 listopada on się tylko rozpoczyna i poza hordą urzędników z całej Unii Europejskiej tak naprawdę nie mamy się czego obawiać, tak? Ale to tylko urzędnicy. A co z tymi prowokacjami? Z tymi prowokacjami mam nadzieję, że po tym, co słyszymy w mediach od na przykład ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, czy po tym, jak widzimy, jak lewica jest skłócona, w zasadzie lewacy są skłóceni w tym roku, nie spodziewamy się większych problemów na trasie marszu. I mam nadzieję, że do większych problemów nie dojdzie. Co do pana ministra Sienkiewicza, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ja sobie zdaję sprawę, że liczę na duży sukces pewnie i dużym sukcesem byłoby to, gdyby udało się panu ministrowi zapewnić w jakiś sposób porządek 11 listopada, ponieważ wiadomo, że opinie o tym dniu, o tych uroczystościach, które dzieją się po raz czwarty już, w mediach głównego nurtu są oczywiście negatywne, tak? Portretuje się uczestników Marszu Niepodległości jako zadymiarzy. Natomiast ja jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście będzie to spokojny, godny przemarsz, to będzie to w największej mierze nasza zasługa, ponieważ to organizatorzy Marszu Niepodległości zaproponowali i pierwsi wysunęli ten wniosek, jakoby policja miała się trzymać z daleka od manifestantów. I trzeba przyznać, że to jest, wydaje się być najlepszym wyjściem, ponieważ wszędzie tam, gdzie pojawiały się zamieszki w latach poprzednich, jakieś rozruby miejscowe, lokalne, to wynikały one w jakimś sensie z obecności właśnie policji, z tego, że zachowania policji były nieprawidłowe. Dlatego zaproponowaliśmy właśnie, żeby policja trzymała się na pewien dystans. Pan minister, widać, że na to przystaje, podoba mu się ten pomysł. Jeżeli to ma się przysłużyć do tego, aby marsz przyszedł godnie i spokojnie, to jak najbardziej wszyscy będziemy z tego powodu zadowoleni. Ja się prowokacji przynajmniej nie obawiam. Dobrze. Marsz Niepodległości przejdzie, minie 11 listopada, kilka dni w mediach będzie o tym mowa. I teraz co dalej? Pytam o dalsze działania Ruchu Narodowego. Marsz Niepodległości to jest takie wydarzenie, które ja nazywam nie najważniejszym wydarzeniem w roku, ale kulminacyjnym wydarzeniem w roku. I rzeczywiście jest tak, że tak duża manifestacja, co jest zasługą nie tylko organizatorów, a może nawet nie przede wszystkim organizatorów, ale wszystkich ludzi, którzy przychodzą na Marsz Niepodległości. To trzeba podkreślić. Jest tak, że to wydarzenie właśnie wznieca ten medialny tumult. Jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, to my planujemy na przełomie listopada i grudnia cykl konwencji regionalnych w Ruchu Narodowym, już stricte jako ruchu społecznym. I te konwencje mają odpowiedzieć na pytanie, mamy się na nich zastanowić, mamy przeprowadzić wewnętrzną debatę na temat tego, czy Ruch Narodowy powinien wystawić swoją listę w wyborach do Europarlamentu przyszłorocznych. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie to decyzja. Czekamy tak naprawdę na ostatnią chwilę, żeby uzyskać jak najwięcej danych, żeby porozmawiać w naszym wewnętrznym gronie na temat tego, jaka powinna być decyzja, jaka decyzja będzie najlepsza. Natomiast przed Marszem Niepodległości mi się wydaje, że nie chciałbym prowadzić tej dyskusji za czy przeciw. Teraz skupiamy się na marszu, to jest najważniejsze i miejmy nadzieję, że marsz okaże się ogromnym sukcesem. No a wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Tomasz Pałasz, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a wszystkich widzów Prawy TV zapraszamy na Marsz Niepodległości 11 listopada, Rondo Dmowskiego, godzina 15. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.